Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 4, komentarz. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Podczas gdy trzeci werset opisuje charakter antychrysta, czwarty pokazuje nam ohydne postępowanie tego człowieka. Czy moglibyśmy wyobrazić sobie bardziej wstrząsający opis istoty stworzonej, która w niespotykany dotąd sposób wynosi się ponad Boga, czyniąc z siebie centrum wszystkiego? Widzimy tutaj wyraźnie religijny obszar, w którym antychryst będzie prowadził swą zwodniczą działalność. Obok żydostwa obejmować będzie ona również chrześcijaństwo i to właśnie ten fakt stoi tutaj na pierwszym planie. Próby zjednoczenia judaizmu z chrześcijaństwem nie są nowością. Chociaż Bóg wyznaczył wyraźną linię oddzielającą oba te systemy od siebie, jak widzimy w Hebrajczyków 13 rozdział 13 werset, już od samego początku chrześcijaństwa widoczne były tendencje do wnoszenia do niego żydowskich elementów, przy czym wciąż na nowo powoływano się na wspólną tradycję. To prawda, że zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo były dane przez Boga, ale równocześnie prawdą jest, iż Bóg nigdy nie chciał, by je mieszano. Chrześcijaństwo nie jest kontynuacją żydostwa, lecz stanowi zupełnie nowy początek w działaniu Boga wobec ludzi. Gdy pod przywództwem antychrysta zostanie porzucona chrześcijańska prawda, zastąpienie judaizmu i chrześcijaństwa przez nową okultystyczną religię nie będzie stanowiło już żadnej trudności. Antychrystowi uda się z pomocą szatana przekonać ludzi, że zarówno rzymski władca, jak i on sam są bogami. To, że w to kłamstwo uwierzą również nominalni chrześcijanie, jest, jak będziemy to jeszcze mogli zobaczyć w 11 wersecie, karą Bożą. Słusznie możemy mówić o satanistycznej trójcy, nowej szatańskiej trójjedyności. Tak jak chrześcijańska prawda opiera się na objawieniu świętej trójcy, trójjedyności Bożej, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, tak ta okultystyczna religia przyszłych dni będzie opierała się na szatanie, zwierzęciu z morza i zwierzęciu z ziemi. Religia ta jest okultystyczna, ponieważ antychryst będzie zwodził ludzi przez magię i to do tego stopnia, że nowocześni, cywilizowani ludzie upadną przed bożkiem, jak widzimy to w objawieniu 13 rozdział od 13 do 17 wersetu. Będzie to szatańska moc i podstęp. Widzieliśmy już, iż religia ta osiągnie szczyt w drugiej połowie ostatniego tygodnia lat Daniela, gdy szatan zostanie zrzucony na ziemię. Dowiadujemy się tutaj kilku dalszych szczegółów. Po pierwsze, antychryst będzie się sprzeciwiał. On jest tym, który jest wrogi Chrystusowi, przeciwnikiem, który walczy przeciwko prawdziwemu Bogu. W Ewangelii Łukasza 13 rozdział 17 werset to samo słowo użyte jest w odniesieniu do przeciwników Pana. W innych miejscach także w odniesieniu do przeciwników ludu Bożego. Łukasza 21 rozdział 15 werset, 1 Koryntian 16 rozdział 9 werset i 1 Tymoteusza 5 rozdział 14 werset. Pierwszy list do Tymoteusza 1 rozdział 10 werset mówi o grzechach ludzi, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce. Również dla opisania kontrastu pomiędzy ciałem, starą naturą wierzącego, a Duchem Świętym, który prowadzi nową naturę człowieka zrodzonego z Boga, użyte jest to samo słowo w Galacjan 5, rozdział 17, werset. Porównanie tych miejsc pokazuje nam, że chodzi tutaj o zawzięte wyzywanie Boga. Jest to opozycja w najbardziej ekstremalnej postaci.
Antychryst będzie się wynosił ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, jest godne czci. Ciężko wyobrazić sobie bardziej skandaliczne samouwielbienie i arogancję. Daniel w 11 rozdziale 36 wersecie mówi o postępowaniu tego króla, że będzie działał według swojego mniemania i wywyższał się ponad wszelkie bóstwo. Jest to stare kłamstwo szatana, który już pierwszej parze ludzi próbował mówić, że będą jak Bóg. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 5 werset. Początki tego kłamstwa możemy dostrzec już w teorii ewolucji oraz materializmie. W obu nie ma miejsca dla Boga. To człowiek stoi w centrum. Wybija się coraz wyżej i punktem kulminacyjnym tej spinaczki, której świadkami jesteśmy już dzisiaj, będzie właśnie wystąpienie człowieka grzechu. On wyniesie się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem i godne jest czci. Historia uczy nas, że człowiek odczuwa potrzebę posiadania przedmiotu czci. Rzymian 1 rozdział podaje nam smutne dzieje ludzi, którzy świadomie odwrócili się do Boga plecami i zwrócili się ku najróżniejszym bożkom. Tak było w przypadku pogan i nie inaczej ma się sprawa z nowoczesnymi, tak zwanymi oświeconymi ludźmi XXI wieku. Tutaj widzimy, że Antychryst położy kres wszelkim wyobrażeniom ludzi o bóstwie, czy prawdziwym, czy też nie. Z pewnością możemy przy tym myśleć także o wielu odpowiednikach prawdziwego bóstwa, którym oddanych jest wielu ludzi. Wszelka istniejąca religia zostanie zniesiona i zastąpiona uniwersalną religią satanistyczną. Antychryst będzie uznawał tylko siebie samego i nie zniesie obecności żadnego rywala. Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej. Tutaj mamy po raz kolejny wskazówkę odnośnie żydowskiego charakteru Antychrysta. Ten człowiek zasiądzie w świątyni Bożej. Na temat tej świątyni wysuwano wiele różnych spekulacji. Niektórzy mówili w tym kontekście o Kościele Bożym. Absurdalna myśl, jako że wierzący, którzy dzisiaj stanowią tę duchową świątynię, o czym pisze 1 Koryntian 3 rozdział 16 werset, Efezjan 2 rozdział 21 werset, nie będą już w tym czasie przebywali na ziemi. Tutaj chodzi o materialną świątynię, która zostanie zbudowana. Gdzie dokładnie świątynia ta zostanie postawiona i kiedy zostanie zbudowana, nie można wywnioskować z proroctw. Nie jest to też takie ważne. Można wyjść z założenia, że podobnie jak dotychczas, świątynia ta stanie w Jerozolimie, ale jej dokładne miejsce nie jest podane. Co się tyczy czasu, świątynia ta może zostać zbudowana zarówno przed, jak i po pochwyceniu wierzących. Jedno jest pewne. Do czasu wystąpienia Antychrysta świątynia zostanie postawiona. To, że już dzisiaj wiele emocji wzbudzają płomienne dyskusje na temat budowy świątyni, jest zrozumiałe. Jako wierzący, którzy wierzą Biblii, nie powinniśmy jednak brać udziału ani w euforii, ani też w jakichkolwiek spekulacjach, ani też w jakichkolwiek spekulacjach na ten temat, lecz w rzeczowy sposób trzymać się faktów, które Bóg podaje nam w swoim słowie. Fakt, że w tym czasie będzie istniała świątynia, wynika jasno z Daniela 9, rozdział 27, werset, gdzie mowa jest o ofiarach rzeźnych i ofiarach z pokarmu, których składanie zostanie zabronione. W pierwszej połowie ostatniego tygodnia lat Daniela, czyli w pierwszych 3,5 latach ucisku, w świątyni sprawowana będzie służba ofiarnicza. Służba ta zostanie nagle przerwana i zastąpiona strasznym bałwochwalstwem, o czym czytamy w Daniela 12, rozdział 11, werset. Do wydarzenia tego nawiązuje w swej proroczej przemowie sam Pan Jezus, gdy mówi o ohydzie spustoszenia, która stanie na świętym miejscu, czyli świątyni.
Ta ohyda spustoszenia to nic innego jak diabelski posąg, który w połowie ucisku zostanie postawiony w świątyni ku czci rzymskiego władcy. Objawienie 13, rozdział 14-15 werset. Wydarzenie to położy kres wszelkiej religii żydowskiego i chrześcijańskiego pochodzenia. Już raz syn zatracenia zbezcześcił świątynię, gdy wrzucił do niej srebrniki, które otrzymał jako zapłatę za najhaniebniejszą zdradę, jaką zna historia ludzkości. Niemniej jednak zbezczeszczenie to idzie tutaj jeszcze dalej. Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej. Zajmie miejsce należne wyłącznie Bogu. Nawet arcykapłan nie zasiadł w świątyni. Swoją służbę sprawował w pozycji stojącej. Hebrajczyków 10, rozdział 11, werset. W przeciwieństwie do tego, człowiek ten nie zawaha się zająć miejsca, do którego prawo posiada tylko Bóg. Zasiądzie na tronie, który należy do Boga. O królu Babilonu w księdze Izajasza czytamy następujące słowa. Mawiałeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Rozdział 14, 13-14 werset Księgi Izajasza. Widzimy tutaj, że Antychryst swoją zuchwałością przewyższy nawet tego pogańskiego władcę. Ten niegodziwiec nie tylko postawi się na równi z Najwyższym, lecz wyniesie się ponad prawdziwego Boga i przywłaszczy sobie pozycję Najwyższego. Antychryst powie o sobie samym, że jest Bogiem. Bez wątpienia jest to szczyt pychy i przecenienia siebie. Antychryst nie zajmie miejsca reprezentanta Bożego lub jego pośrednika, co wielu ludzi czyniło przed nim, wbrew myślom Bożym, lecz przedstawi się jako Bóg. Tym samym nie tylko zostanie położony kres wszelkiej religii mającej coś wspólnego z prawdziwym Bogiem, lecz sam Bóg zostanie poniekąd zdetronizowany, zniesiony zgodnie z mottem. Bóg jest martwy, niech żyje człowiek. Friedrich Nietzsche. Szatan dojdzie wtedy do swojego celu. Miejsce Boga zajmie człowiek w sposób oficjalny i jednoznaczny na oczach całego świata i to bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Nie można czytać tego wersetu nie myśląc o wyraźnym kontraście pomiędzy prawdziwym Chrystusem a Antychrystem. Chrystus przyszedł w imieniu swego Ojca i został odrzucony. Antychryst przyjdzie w swoim własnym imieniu i zostanie przyjęty. Jest o tym mowa w Jana 5:43. Po drugie, Chrystus przyszedł, aby uwielbić Boga na ziemi, co czytamy w Jana 13:31. Antychryst szukał będzie swojej własnej chwały. Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga, o czym czytamy w Kolosan 1:15. Odbiciem Jego istoty i odblaskiem Jego chwały, o czym czytamy w Hebrajczyków 1:3. Antychryst nosić będzie znamiona tego, który będzie inspirował go w jego działaniu, to jest samego szatana. Chrystus przyszedł, by służyć i ratować, o czym czytamy w Marka 10, rozdział 45, werset. Antychryst przyjdzie, by władać i zatracać. Chrystus przyszedł w łasce i w prawdzie, o czym czytamy w Jana 1:17. Antychryst przyjdzie z żelazną, surową i kłamstwem. Chrystus przyszedł w łasce i w prawdzie, Jana 1:17. Antychryst przyjdzie z żelazną surowością i kłamstwem. Chrystus w posłuszeństwie całkowicie podporządkował się Bogu. Nie czynił nic sam z siebie, lecz tylko to, co zlecił mu Ojciec, Jana 6:38. Antychrysta stać jedynie na rebelię i sprzeciw. Jest on przedłużonym ramieniem szatana. Chrystus wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi, o czym czytamy w Filipian 2 rozdział, 7 werset. Antychryst wywyższy siebie samego i będzie rządził innymi. Chrystus nie upierał się zachłannie
przy tym, aby być równym Bogu, gdyż sam jest Bogiem, o czym czytamy w Filipian 2:6. Będący człowiekiem antychryst poda się za Boga. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują wersety z listu do Filipian 2 rozdział od 5 do 11 wersetu. Tak jak w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo Bóg wielce wywyższył Chrystusa i dał Mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem, tak też antychryst otrzyma swoją zapłatę, wieczną karę. Ten, który wywyższy samego siebie, zostanie poniżony przez Boga i upokorzony i osądzony, o czym czytamy w Łukasza 14:11. On i rzymski przywódca będą pierwszymi ludźmi, którzy zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, o czym czytamy w objawieniu Jana 19, rozdział 20, werset.